Proszę Państwa, dzień dobry wszystkim zebranym. Przepraszam za mój głos, myślę, że wydaje prowadzenie tej ważnej dla nas sesji, której wspomagała Pani Kasia. Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2013, pozycja 594, z późniejszymi zmianami, otwieram 5. sesję Rady Gminy Jedlianek-Lisko. Proszę Państwa, ponieważ nadzwyczajna była przerwa, w związku z czym ta jest piąta. Wszystkie dokumenty, które dotyczą te projekty, które Państwo mieliście z nadrukiem 4, będą miały nadruk 5. Witam radnych zebranych na sesji. Witam również władze urzędu, osoby Pana Burta, pracowników, Pana skarbnika, którzy będą dzisiaj w tej sesji uczestniczyć. Również witam sołtysów i mieszkańców gminy. Proszę Państwa, zajmiemy się najpierw porządkiem obrad. Państwo otrzymaliście porządek obrad łącznie z dokumentami, które były kierowane na sesję budżetową. I ja mam do Państwa serdeczną prośbę, która podyktowana jest prośbą Pana skarbnika związaną z jego osobistą dzisiaj sprawą, której musi uczestniczyć. I zwrócił się do mnie z taką prośbą, żeby kwestie związane z uchwałą budżetową i WPF-em na 2015 rok mogły być z jego udziałem, bo będzie się musiał po prostu przemieścić w inne miejsce. W związku z czym porządek obrad, proponuję w porządku obrad dokonać zmiany takiej, że będzie on brzmiał następująco. Otwarcie sesji, przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy, później byłoby trójką, podjęcie uchwały budżetowej na 2015 rok, później byłoby odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jako podpunkt B weszłyby autopoprawki, które wynikają z opinii RIO. Później byłoby odczytanie opinii Komisji Rady Gminy. Później byłoby przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii Komisji Rady Gminy. Później byłaby czwórką, podjęcie uchwały w sprawie WPF-u. Taka sama autopoprawka byłaby do WPF-u A, wynikająca z opinii RIO. I później w porządku obrad byłoby 5, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu, procedury i standardy zlecania zadań publicznych przez gminę Jedlianek-Lisko. Jako 6, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu poziom jakości życia mieszkańców gminy Jedlianek-Lisko. Jako 7, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Jedlianek-Lisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Później jako 8, wprowadzenie zmian w budżecie, w uchwale budżetowym, uchwale budżetowej na 2014 rok, wynikające po prostu z bieżącej pracy. Państwo ten projekt otrzymaliście, on był również przedmiotem analiz komisji. I w ramach tutaj tych zmian, które dotyczą bieżącego roku, zgodnie z sugestią RIO, w konsultacjach jest potrzeba podjęcia uchwały, ja ją nazwałam na skróty, przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chodzi o to, że te środki, które z wkład pochodzą z tej działalności, muszą być, to są środki znaczone, z niewielu znaczonych pieniędzy przeznaczone na ten cel. W związku z czym Urząd Gminy przygotował stosowną uchwałę i ją tutaj byśmy wzięli jako 9. Później byłyby zmiany w WPF-ie na 2014 rok, analogicznie jak to, co dotyczy 15. I dalej byłoby sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej, interpelacje jako 12 i zapytania radnych oraz mieszkańców. I później byłyby udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania oraz zapytania radnych i mieszkańców. 14. Sprawy różne, 15. Zamknięcie sesji.
Proszę Państwa, jeśli byście to przegłosowali, co mam taką nadzieję, że te wszystkie poprawki wynikają, mają uzasadnienie, można powiedzieć, merytoryczne, jedynie tylko to przesunięcie związane jest z prośbą tutaj osoby bardzo ważnej dla procedowania uchwały budżetowej i WPF-u na 2015 rok. W związku z czym chciałam poddać pod głosowanie ten... Mogę zabrać głos? Jeszcze nie dokończyłam, Pani Radny. Chciałam poddać pod głosowanie ten punkt, tą zmianę i wówczas byśmy, jeżeli Państwo byście przyjęli, to po prostu byśmy przygotowali, w międzyczasie rozdali ten już uporządkowany porządek obrad, żebyście Państwo pracowali na dokumencie bez skreśleń, żebyście wiedzieli, w którym momencie jesteśmy. Proszę bardzo. To znaczy, ja otrzymałem dokumenty w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej wczoraj, a statut wyraźnie mówi, że dokumenty w sprawie sesji powinny być dostarczone na 3 dni przed sesją. Także ja nie wyrażam zgody na wprowadzenie tego punktu. Proszę zaprotokołować to protokół. Proszę zaprotokołować. Proszę bardzo. Ja chciałam prosić o dokonanie zmiany w porządku obrad i wykluczyć z porządku obrad punkt numer 5 o zmianie, a mianowicie o uchwalenie uchwały budżetowej. Podam teraz uzasadnienie, dlaczego. Uchwalenie uchwały budżetowej? Nie, wykluczenie z porządku obrad. Punktu numer 5, w tej chwili jest to punkt podjęcie uchwały budżetowej. Trzeci, punkt trzeci. Wykluczenie z porządku obrad i przeniesienie tego punktu na inny termin. A jakie Pani ma uzasadnienie? Tak, już trybuję. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Przewodnicząca, poinformowała nas Pani na wczorajszej sesji nadzwyczajnej o otrzymaniu odpisu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który jest niekorzystny dla budżetu naszej gminy. Ja zdaję sobie sprawę, że jest to wyrok nieprawomocny, aczkolwiek linia orzecznicza w tej sprawie, bardzo bogata, łącznie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w tej sprawie, no, nakazuje przypuszczać, że ten wyrok sądu, który otrzymaliśmy, będzie utrzymany w mocy. Dlatego podnoszę tą sprawę, że przychodami budżetu w pozycji w dziale 010, paragraf 6290, zaplanowane są przychody w kwocie 250 tysięcy, właśnie z tytułu zawartych bez prawnych umów pomiędzy gminą a mieszkańcami. Jest to przychód budżetu, i narażamy się w ten sposób na zarzut uporczywego łamania prawa, a jako radni powinniśmy być strażnikami praworządności. Wydaje mi się również, że wprowadzając do przychodu kwotę, która jest obarczona wadą prawną, narażamy się na kolizję z ustawą o finansach publicznych, bo osiągnięty przychód niezgodnie z prawem jest łamaniem tejże ustawy. I wnoszę o przegłosowanie mojego wniosku i oczywiście zajmę się stanowiska w tej sprawie przez Panią Prawną. Może nie mam racji. Nie, nie będzie mi o jedną rzecz, ale pojedynczy. Chodzi mi o taką rzecz proceduralną. Czy Pani zdaje sobie, że powinna sprawę z tego, że to, o czym Pani mówi, jest w postępowaniu tym sądowym, jest jeszcze tryb, który nie do końca wyczerpaliśmy, a my nie jesteśmy sądem, więc my nie możemy na dzień dzisiejszy gdybać, co będzie, gdyby będzie tak czy tak. Pracujemy na dokumentach, w tej chwili na nieprawomocnym dokumencie i wczoraj Państwa poinformowałam, że nadałam bieg administracyjny temu dokumentowi związany z przygotowaniem skargi kasacyjnej. Gdyby to było po skardze, po prawomocnym rozstrzygnięciu przez właściwy organ, to Pani tutaj wniosek, no, przynajmniej w tym uzasadnieniu miałby sens merytoryczny. Natomiast w tej chwili zakładanie, że jest to po prostu, że to będzie taki scenariusz, o którym Pani mówi, moim zdaniem jest nieuprawnione.
A łączenie jeszcze z tego z procedowaniem, uchwalaniem budżetu dla gminy, który jest podstawowym, można powiedzieć, dokumentem wytycznym do działania, jest po prostu chyba nie za bardzo przemyślane już dokładnie. I wiem, że pani jest osobą doświadczoną, jako księgowy pani patrzy z ostrożnością tutaj, rachunkową, co bardzo cenię, ale nie możemy tych dwóch okoliczności niestety łączyć. My musimy pracować na dokumentach, które są, mają znamiona dokumentów prawnych, prawda, a nie tylko na czymś, co jest, nie ma tego znamiona. To, co przyszło wczoraj, czego państwo mieliście wgląd, nie jest prawomocne i wymaga jeszcze dalszego procedowania. Ja bym prosiła, bo to jest ważna rzecz, żeby pani prawnik odniosła się do tej kwestii wątpliwości pani radnej, ponieważ nasze działanie musi być zgodne z prawem, prawda? Tutaj chciałabym, zanim przejdziemy do głosowania, żeby pani się po prostu do tego odniosła. Do uzasadnienia. Oczywiście, na dzień dzisiejszy zdecydowanie przedwczesne stwierdzenie, że jakiekolwiek poprawy z tego wypowiedzi były wypowiadane nienależnie. Wyrok jest nieprawomocny i te osoby, które zapoznały się z uzasadnieniem tego wyroku, mogą stwierdzić, że w treści uzasadnienia pojawiają się twierdzenia, które spotykamy owszem w tej wybranej linii orzeczniczej, ale wyroku wydawanych troszeczkę na innym stanie faktycznym. Zwracam państwu uwagę na fakt, że w ustawie o utrzymaniu czystości jest taki zapis, który zobowiązuje nie tylko gminę do realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jako zadania własnego, ale jest również zapis, który nakłada na mieszkańców pewne obowiązki w tym zakresie. A konkretnie zmierzam do obowiązku w zakresie budowy przyłączy. I tutaj gminy, nie tylko nasze, ale również inne, często wychodzą naprzeciw mieszkańcom w ten sposób, że występują jako inwestor zastępczy. To jest w cudzysłowie oczywiście. Słucham? W naszym przypadku tak nie było. No to jest kwestia dyskusyjna tak naprawdę, bo wszystko ma swoje odzwierciedlenie w dokumentach, na co dana kwota została przekazana. Jeżeli mamy mieszkańców, a to dotyczy mieszkańców, którzy dane kwoty wpłacali, pobierane od nich opłaty były przeznaczane na budowę przyłącza, czyli na połączenie ich instalacji wewnętrznej z budowaną siecią, no to nie można twierdzić, że ktoś wzbogacił gminę przez to, że zapłacił jej za coś, za co i tak musiałby zapłacić. Jest to dobra wola mieszkańców, którzy decydują się na to, żeby daną pracę przeprowadziła firma, która buduje całą sieć, zrobiła to kompleksowo, a nie szukają we własnym zakresie podwykonawców do tego. Zwracam państwa uwagę na fakt, i to też jest również do zweryfikowania, że są takie budynki, obok których przebiega sieć, osoby nie zdecydowały się na podpisanie umów i nie mają tych przyłączy zrealizowanych. Zatem nie zgodzę się z twierdzeniem, chociaż wchodzimy tutaj już w merytorykę uzasadnienia, że umowy były zobowiązaniem o charakterze przymusowym. Ja bym proponowała tutaj odnieść się do tego zagadnienia, bo tu ważna jest sprawa. Pani łączy procedowanie nad uchwałą budżetową, bo zgłosiła konkretny wniosek z nieprawomocnym dokumentem, który jeszcze ma nadany wiek prawny i będziemy w tej kwestii jeszcze jako gmina, tutaj jako wójt występować. O to chodzi mi, żeby to nagle zwrócić uwagę. To, co państwo macie zapisane w budżecie na 2015 rok, są to określone kwoty związane z umowami już zawartymi. Na dzień dzisiejszy, czyli na dzień, kiedy państwo procedujecie nad uchwałą budżetową, umowy są ważne, brak ich jest jakichkolwiek podstaw, żeby przyjmować, że kwoty są pobrane nienależnie, bądź że w 2015 roku będą uznane za pobrane za nienależne. Naprawdę. Jak dla mnie jest to zbyt daleko wybieganie w przyszłość. I nawet gdyby zostało ustalone, zwracam państwa uwagę, że uchwała z 2003 roku, bo w tym roku była podjęta uchwała, która nieważna jest stwierdzona, faktycznie jest nieważna, to mówimy cały czas o uchwale. Umowa, która była zawierana, w której treści pojawiła się ta uchwała, jest to zupełnie inna rzecz. Uchwała jest to akt o charakterze administracyjnym, umowa jest umową o charakterze cywilnoprawnym. Zatem nawet, i jestem w tym zakresie również w stanie polemizować, nawet stwierdzenie nieważności uchwały nie wpływa na wadliwość zawartej umowy, ponieważ nigdzie, w żadnym przepisie prawa nie znajdziecie państwo zakazu
zawierania przez gminę umów z mieszkańcami, w których deklarują oni wolę uczestniczenia w inwestycjach gminy, a najprostszym przykładem jest tutaj darowizna. Nie mówię, że ona miała miejsce w tym przypadku, ale zwracam Państwu uwagę, że pole tutaj jest, że tak powiem, przepisów prawa Boga w tym zakresie. Chciałam powiedzieć, tak, dziękuję za wyjaśnienie. Czy to wyjaśnienie jest wyjaśnienie wystarczające? No ten pani, moment, tak. Pani podtrzymuje swój wniosek? Na ten moment tak, no pozwolę procedować. Zgadzam się na procedowanie. Nie. Czyli wycofuję pani ten wniosek? Tak. Ja myślę, że dziękuję za troskę, za zwrócenie też uwagi, bo tutaj jest to cenne pani doświadczenie, prawda, w tym względzie. I myślę, że właśnie liczę na współpracę przy tej sprawie, bo tak jak pani tu powiedziała, będziemy w toku postępowania administracyjnego ubiegać się o nasze prawa, prawda? No i myślę, że dołożymy wszelkiej staranności. Natomiast łączenie tego, tak jak pani wyjaśniła. Dziękuję za wycofanie. W związku z czym chciałam poddać pod głosowanie wniosek złożony przez pana radnego Kozłowskiego. Proszę państwa, czy jesteście za wnioskiem? Proszę odczytać pani Lidziu ten wniosek. To pan może jeszcze raz precyzuje, bo pani nie zdążyła. Wniosek o wycofanie z porządku obrad. W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Nie mam nowego porównania. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Nie, to jest ósemka. To będzie ósemka, tak. Proszę Państwa, kto z Państwa... Czy mogłabym prosić, aby do tego wniosku kolegi odniosła się pani prawnik, co jest właśnie w przypadku, kiedy radny w stosownym terminie otrzymuje materiałów na sesję, czy jest w ogóle zgodny z prawem, bo wiadomo, większość jest większością, tak, w większości siła i władza i tak dalej, no to wiemy. Tylko... Siła to jest, rozumie pani tak. Radna, a nie w większości. Pani nie wie tego. Proszę nie przerywać pani przewodnicząca, ja bym prosiła, żeby pani prawnik prezentowała się po prostu co do kwestii prawnej i niedostarczenia materiałów. To dobry tym. Przed głosowaniem. Zgodzę się, że statut zawiera zapis co do obowiązku przekazywania materiału radnym co najmniej na 3 dni przed sesją. Konsekwencje tego nie do końca o nich rozmawiać, ponieważ przypadki pracy, może nie tej konkretnej osobowo Rady Gminy, ale poprzedniej, zdarzały się, że były procedowane również uchwały dostarczone w krótszym czasie, które były podejmowane i ich nieważność nie była stwierdzana. Zatem naprawdę nie czuję się tutaj uprawniona wczuwać się w kompetencje wojewody mazowieckiego czy jego prawników, żeby móc wiążąco odpowiedzieć, jak będzie w tym przypadku. Także to już w Państwa gestii jest podjęcie decyzji, którą ja bym rozważała na tym poziomie raczej dzisiaj, na Państwa miejscu. Czy otrzymując materiał wczoraj o takim zakresie, ja mogłam, chciałam, zrobiłam to, że przygotowałam się należycie i mogę merytorycznie rozpoznać uchwałę. Jeśli tak, macie Państwo prawo ten porządek w takim brzmieniu. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze pytanie do Komisji Przewodniczącej. Przepraszam, Panie Radny, ja mam jedno pytanie, bo to jest bardzo ważne stwierdzenie. Radny ma prawo mieć wątpliwość, powinien mieć może więcej czasu, faktycznie nie wszyscy się na wszystkim znamy, ale tu ważne są komisje. Czy komisje Rady, szczególnie Komisja Budżetowa, bo to jest wiodąca komisja, w swoim posiedzeniu rozpoznawała te dokumenty, odnosiła się do tych dokumentów, czy nie? Tak, jeśli już mogę zabrać głos, niech pan powie. Odpowiadając też między innymi na pana pytanie, tak, mieliśmy posiedzenie komisji budżetowej w składzie czteroosobowym z udziałem... Proszę nie rozmawiać, z udziałem skarbnika, gdzie ta uchwała dotycząca zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 została przeanalizowana i została nam wyjaśniona. Jest to zawarte w protokole. Czy w tym udział brał jakiś pracownik urzędu? Pan skarbnik, tylko pana skarbnika prosiliśmy o to, żeby nam zreferował i odpowiedział na pytania z tym związane. Dziękuję bardzo. Wczoraj. O 13 przed sesją.
Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Było bardzo szybko, ponieważ też dostaliśmy dokumenty w terminie niezgodnym ze statutem gminy. No niemniej jednak uznaliśmy, że powinniśmy pochylić się nad tym dokumentem, zapoznać się z nim i przeanalizować, co uczyniliśmy. Rozumiem, więc jak ja proszę o ten zapis, że ja nie wyrażam zgody na prowadzenie tego punktu. Proszę o zapis. Dobrze, bardzo proszę. Proszę Państwa, poddajemy ten wniosek radnego Kotkowskiego pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Głosujemy przez podniesienie ręki. Za przyjęciem tego wniosku. Podnosi rękę. No bo to musimy przegłosować, żeby móc przegłosować cały. Głosujemy za przyjęciem tego wniosku, czy za? Kto jest za odrzuceniem tego wniosku? Kto jest za odrzuceniem? Nie było wniosku o odrzucenie, jest wniosek o przyjęcie tego, co zadeczkowa pana. Nie, pana wniosek brzmi jak pani. Odrzucenie. A kto jest za odrzuceniem? Kto jest za wnioskiem w brzmieniu? Odrzucam możliwość procedowania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Czyli innymi słowy, kto popiera kierowanie wnioskiem? Nie, proszę Państwa, ja bym zaczęła od tego, bo się pojawiły dla porządki obrad ten nowy już u mnie. Ale jeszcze nie pani posłucha, ten nowy jest, Państwo, ja odczytałam na starym porządku, żeby mieć dobrą orientację, jak to wygląda. I chcę, pojawiły się dwa wnioski. Jeden wniosek pani wycofała, a pan radny podtrzymuje, chce przegłosować ten wniosek i poddać cały porządek zmieniony pod głosowanie. Tu jest moje pytanie, czy podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok znajduje się w pierwszym proponowanym porządku obrad? Nie było. Nie było. Nie. Więc to jest zmiana wprowadzana, czy propozycja zmiany? Do drugiego. Wprowadzona dzisiaj. Tak. Proszę Państwa, to w takim, tak, już rozumiem, o co chodzi. Proszę Państwa, w związku z czym ja odczytałam ten zmieniony porządek obrad. Prawda? I teraz chcę, żebyście Państwo ten zmieniony porządek obrad. Ale ja złożyłem jeden wniosek o wycofanie jednego punktu. Nie wiem, czy Pani nie rozumie. Nie, tak nie rozumiem, tylko proszę Pana, przepraszam, że się wtrącę, Panie Radny. Mamy porządek obrad ze zmianami. Jeżeli teraz Pani Przewodnicząca podda pod głosowanie, bo musi zmianę, jeżeli zmiana zostanie przyjęta, oznacza, to jest to wniosek dalej idący, że Pana wniosek o wyrzucenie tej propozycji nie został uwzględniony. Ja rozumiem, ale czy nie powinniśmy głosować każdego punktu osobno, bo to są wprowadzone dwa punkty do porządku obrad. Nie powinniśmy głosować każdego punktu osobno, bo głosujemy już zmiany, a zgodnie ze statutem poddaje się pod głosowanie w pierwszej kolejności za najdalej idące wnioski. I jeżeli zostanie zaakceptowana zmiana porządku obrad w takim brzmieniu, to Pana wniosek o jego odrzucenie jest no nieprawidłowy. Tak. Dziękuję bardzo. No, proszę. Jedno słówko. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca. Ja mam jednak trochę wątpliwości, bo owszem, to co powiedziała Pani prawnik, jeżeli dostajemy materiały niestosowne, gdyby nie tak, nie został zachowany tak w termin 3 dni. I tak jak tutaj Pan powiedział, są osoby, które miały czas, spotkały się, zapoznały się, bo Państwo dostaliście w Wigilię, bo będę dostał w wieczorze ten projekt uchwały. Można wprowadzać również, jeżeli byśmy dostali i dzisiaj, teraz, przed chwilą takie projekty, ale jeżeli jest zgoda radnych, tak? Zgoda radnych, którzy otrzymali. Jeżeli nie mamy zgody radnego, to wydaje mi się, że nie jest to możliwe, bo ja pamiętam, były takie sytuacje na sesji, kiedy radni nie otrzymywali w stosownym terminie i po prostu sesji nie było, wychodzili, prawda? Bo większość była taką, że jednak nie bo każdy, czy jest zgoda, czy tej zgody nie ma. Gdyby była zgoda pana Roberta. Ale wtedy liczymy po większości, nie liczymy po jednej. Liczymy po większości, tak, dokładnie. Tylko, że jeżeli uważam, że nie ma zgody, to należałoby ten wniosek chyba głosować. Nie, ale dalej idący wniosek jest za przyjęciem jednak. Tutaj pani dobrze zinterpretowała. Czyli wniosek, czyli przegłosowanie porządku obrad z uwzględnieniem tego punktu jest dalej idącą sprawą niż przegłosowanie samego wniosku. Dlatego proszę Państwa, dziękuję za tutaj opinię i chcę. Przepraszam, woli sprostowania.
Myślę, że analogicznie możemy stosować do wniosku o podjęcie uchwały tak samo, jeżeli chodzi o przyjęcie porządku obrad. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie, tutaj mamy takie uchwały, zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku w pierwszej kolejności, Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały, zatem prostuje swoje stanowisko w pierwszej kolejności, sugeruje przegłosować. No chcę, żeby było już po sprawiedliwości, dał się zamieszanie, ale zwykle to tak jak należy. W pierwszej kolejności przegłosujmy wniosek pana radnego o odrzucenie zmiany, a później wniosek o przyjęcie porządku obrad ze zmianą. Kto jest za wnioskiem pana radnego, podnosi rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek. Tak. I w tej chwili porządek obrad po zmianach. Kto jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad jest przyjęty. Protokół trzeciej sesji Rady Gminy był do wglądu w biurze Rady. Nie było żadnych uwag, w związku z czym... Aha, pani Lidziu, proszę o rozdanie tego porządku obrad nowego. A w międzyczasie proszę o głosowanie nad przyjęciem protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy. A przepraszam bardzo. Prosiłbym o włączenie próby, jest do dyspozycji mikrofon, jeżeli po prostu usunięcie się stanu. Nie powiem, że zapisane jest sesja. Proszę Państwa, nie wiem kto tam te próby ma, ale proszę o podniesienie ręki. Ktoś z Państwa z widowni. Proszę pana, więc ja pana bardzo proszę. Proszę pana, bardzo pana proszę o to, żeby nie zakłócać przebiegu obrad. Dobrze, żeby nie włączać. Nagłośnienie tutaj mamy. Będzie chciał ktoś skorzystać, otrzyma mikrofon, może mówić. Także nie ma żadnego problemu. Proszę Państwa, przechodzimy do porządku obrad. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy Jedna Letnisko. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu sesji z trzeciej sesji Rady Gminy, podnosi rękę. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedną osobą. Nie, ja miałam tylko pierwszą. Ale pani jest za czy przeciw? Za. Za. 11 było za i 4 było wstrzymujące się. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Proszę Państwa, w tej chwili przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały budżetowej na 2015 rok. Oddaję głos panu skarbnikowi w tej sprawie. Szanowni Państwo, Państwo radni, mieszkańcy. Chciałbym Państwu przedstawić projekt uchwały budżetowej Gminy Jedna Letnisko na rok 2015. Państwo wybaczą, że będę tutaj z tego miejsca, będzie mi po prostu technicznie wygodnie. Co jest, chciałem przedstawić Państwu prezentację. Celem tej prezentacji jest przybliżenie mieszkańcom oraz wszystkim zainteresowanym budżetu Gminy Jedna Letnisko na rok 2015. Przedstawione w niej zostały planowane wpływy do budżetu. Bardzo proszę o nierozmawianie, to jest dla Państwa prezentacja. Oczywiście Państwo mieli orientację na temat budżetu. Przedstawione w niej zostały planowane wpływy do budżetu oraz wydatki. Budżet gminy uchwalany jest co roku przez Radę Gminy. W ciągu roku możliwe są zmiany w budżecie, które każdorazowo publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznych. Czym w ogóle jest budżet gminy? Mimo pozornie skomplikowanych zapisów, paragrafów, działów, rozdziałów, jest dokumentem przeznaczonym nie tylko dla specjalistów zajmujących się finansami publicznymi. W rzeczywistości każdy z nas zarządza pieniędzmi, decydując w jaki sposób wydać posiadane pieniądze i gdzie znaleźć źródło ewentualnych dochodów. Różnica między budżetem domowym
a gminy polega jednak na tym, że własne pieniądze możemy wydawać na dowolny sposób. Natomiast gmina wydaje pieniądze na realizację zadań, które ściśle określa ustawa o samorządzie gminnym. Również źródła, z jakich gmina czerpie dochód, są określone ustawowo. Budżet gminy to lokalny plan finansowy określający dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz deficyt na wyżkę budżetową. Jest przygotowywany na każdy rok z góry. Budżet gminy jest przedstawiany do 15 listopada każdego roku, na rok następny. Przekazywany jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak również do Rady Gminy. Budżet gminy jest najważniejszym dokumentem pozwalającym kontrolować działalność samorządu. Zarówno pod względem finansowym, jak również pod względem merytorycznym. Obrazuje możliwości wydawania pieniędzy w zależności od uzyskiwanych dochodów. Prawidłowy budżet to taki, w którym suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów. Budżet jest planem rocznym i ze względu na długi okres jego obowiązywania nie zawsze można zrealizować go w 100%. Wszystkie odchylenia od planu wykazywane są w postaci nadwyżki lub deficytu budżetowego. Zdarza się bardzo często w każdym samorządzie, że w trakcie roku dokonuje się zmian w uchwale budżetowej. Podyktowane jest to wieloma aspektami, zmieniającymi się okolicznościami, środkami dodatkowymi, oszczędnościami na inwestycjach lub innymi planami inwestycyjnymi, które wynikły w trakcie roku. Budżet gminy składa się z kilku takich głównych elementów. Są to dochody, czyli suma wszystkich wpływających do budżetu środków, wydatki, czyli suma wszystkich wydanych w ciągu roku środków na konkretne cele. Następną taką pozycją, która funkcjonuje w uchwale budżetowej, to są przychody. Często są mylone z dochodami, jednak nie są to dochody. Przychody są to pieniądze z ewentualnej nadwyżki budżetowej oraz zaciągane kredyty i pożyczki. Podobnie rozchody, czyli pieniądze spłacane w postaci rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Często tutaj ta kwestia jest mylona przez mieszkańców, czasami również przez radnych. Szczególnie przy uchwale o zaciąganiu kredytu na spłatę zobowiązań zaciąganych w latach poprzednich. Uznawane jest to za zadłużanie gminy, natomiast de facto ma to odzwierciedlenie jedynie w przychodach i rozchodach, czyli zaciągnięty kredyt zwiększa nam przychody, natomiast zmniejsza nam automatycznie rozchody, czyli zadłużenie gminy pozostaje na niezmienionym poziomie. Następną taką bardzo ważną informacją, która funkcjonuje w budżecie, jest to nadwyżka budżetowa. Jest to dodatnia różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami i wydatkami. Mówię rzeczywistymi, dlatego że budżet funkcjonuje na zasadzie tak zwanej kasowej, czyli najważniejszy jest wydatek, rzeczywisty wypływ z rachunku bankowego. Natomiast dochód jest ewidencjonowany, czy wydatek, dopiero w momencie jego zaksięgowania na rachunku bankowym bądź w kasie. Zdarza się również deficyt budżetowy. Jest to ujemna różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami i wydatkami. Skąd pochodzą pieniądze w budżecie gminy? Pochodzą z czterech źródeł. Największym źródłem lub jednym z największych są dochody własne. W ich skład wchodzą między innymi podatki pobierane od mieszkańców, podatki lokalne, na przykład podatek rolny od nieruchomości, leśne, od środków transportu, udziały w państwowych dochodach jednostek samorządów, dochodach od osób fizycznych. W skład dochodów własnych wchodzą również wszelkiego rodzaju opłaty za usługi, na przykład za dostarczanie wody, wywoz nieczystości, jak również za wydawanie odpowiednich wniosków, pozwoleń, decyzji. Trzecią taką główną pozycją dochodów własnych, czyli jednego z czterech elementów dochodów gminy, są to dochody z mienia komunalnego. Gmina uzyskuje je dzierżawiąc lub wynajmując grunty własne, budynki,
i lokali. Drugą pozycją w dochodach, bardzo istotną, to są subwencje. Są to pieniądze, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, czyli z budżetu państwa. I plan dochodów na rok 2015 rok, to już odnoszę się tak bezpośrednio do gminy Jednia Letnisko, zakłada otrzymanie subwencji oświatowej, bo to jest główna subwencja w budżecie gminy, w wysokości 10 459 698 zł. Tu należy od razu zaznaczyć, że nie pokrywa ona w całości wydatków, jakie ponoszone są w związku z utrzymaniem szkół i przedszkoli oraz innych wydatków związanych ze szkolnictwem, choćby dowozów uczniów do szkół. Dlatego do utrzymania oświaty gmina dokłada również pieniądze z dochodów własnych, czyli z środków pochodzących z wpłat od mieszkańców w różnych, pod różną postacią, głównie podatków. I gmina w 2015 roku planuje dofinansować szkolnictwo na terenie gminy Jednia Letnisko w wysokości 4 627 288 zł. Trzecią pozycją w dochodach gmin to są dotacje celowe z budżetu państwa. I wpływają do budżetu gminy za pośrednictwem innych instytucji, między innymi Ministerstwo Finansów. Najczęściej jest to Urząd Wojewódzki albo na przykład instytucja związana z ochroną środowiska. Różnica pomiędzy dotacją a subwencją polega na tym, że ta pierwsza zawsze jest przeznaczona na konkretne zadanie. Natomiast na przykład usuwanie klęsk żywiołowych, a gmina musi rozliczać się z otrzymanej kwoty, jeśli nie wykorzysta je w całości. Główną taką pozycją w budżecie gminy Jednia Letnisko, jeśli chodzi o dotacje, to są dotacje z przeznaczeniem na pomoc społeczną. To jest główna pozycja. Mamy także również czwartą pozycję, są to środki pomocowe i inne, dotacje pochodzące głównie z Unii Europejskiej na finansowanie bądź dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem tych środków i także te środki z uwagi na ich celowość muszą być rozliczane pod konkretne cele. Jednostki przekazujące te środki, czy to Mazowiecka Jednostka Wdrożenia Programów Unijnych, czy Urząd Marszałkowski, bardzo starannie pilnuje rozliczania tych środków między innymi w gminie Jednia Letnisko. Tutaj dochody również w gminie Jednia Letnisko składnikiem dochodów własnych, ale takim bardzo, bardzo, bardzo szczególnym dochodem, bo bardzo celowy, mimo że to jest dochód własny, to są dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i są przeznaczone w całości na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W budżecie gminy na rok 2015 dochody zostały określone w wysokości 125 tysięcy i w całości muszą być przeznaczone na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Pomimo, że są to dochody własne, ustawodawca tutaj bardzo ściśle określił cele, na które mogą być wydawane. Jak są wydawane pieniądze? Pieniądze są wydawane przez jednostki organizacyjne gminy. Ich budżet opiera się na środkach pochodzących z budżetu gminy. Nie mogą wypracowywać własnych dochodów, czyli nie mogą zarabiać same na siebie, prowadząc na przykład działalność komercyjną. Jednostkami budżetowymi w gminie Jednia Letnisko są Urząd Gminy, który realizuje zadania gminy, szkoły i przedszkola, jak również ośrodek pomocy społecznej. Są również inne formy jednostek samorządowych, czy to zakłady budżetowe. Gmina może również posiadać udziały w spółkach prawa handlowego, niemniej na terenie gminy Jednia Letnisko funkcjonują tylko i wyłącznie jednostki budżetowe i instytucje kultury i sportu. I korzystają one z pieniędzy budżetowych przeznaczanych w formie dotacji.
dotacji na realizacji, na realizację działalności kulturalnej bądź sportowej. Wypracowują również własne dochody, mogą ubiegać się o środki pomocowe, dodatkowe i te środki zasilają bezpośrednio ich budżet. W naszej gminie instytucjami kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna i na terenie gminy, i ona otrzymuje dotacje na swoją działalność. I na terenie gminy Jednia Letnisko prowadzą również swoją działalność inne instytucje, stowarzyszenia czy fundacje, które w 2015 roku mogą zostać wsparte kwotą no, najwyższą w historii budżetów gminy, bo kwotą 260 tysięcy złotych w formie dotacji. Oczywiście o te będą ogłaszane w trakcie roku konkretne konkursy. Do tych konkursów odpowiednie organizacje pożytku publicznego będą mogły przystępować i poprzez swoją działalność realizować cele, które gmina określi w konkursie. Dochody gminy Jednia Letnisko z tych czterech źródeł w 2015 roku planuje się w wysokości 33 milionów 730 202 zł i 32 groszy. Dochody dzielimy na dochody majątkowe i dochody bieżące. Jaka jest różnica? Dochody bieżące to są wszystkie dochody, które są przeznaczane na cele bieżące, natomiast dochody majątkowe są ściśle powiązane z wydatkami majątkowymi lub pochodzą z wpływów ze sprzedaży na przykład majątku gminy. Zazwyczaj jest tak, że te dochody majątkowe są mocno odbiegające od dochodów bieżących. I tak w 2012 roku dochody bieżące wynosiły 29 milionów, w 2013 roku 32 miliony, w 2014 roku 35,5 miliona, z tym, że jest to w chwili obecnej plan jeszcze niewykonany, gdyż rok się jeszcze nie zakończył. Natomiast na rok 2015 planujemy dochody w wysokości 33 milionów. Z czego wynika spadek dochodów pomiędzy rokiem 2014 a 2015? Głównie wynika to z zakończenia finansowania z środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, ponieważ do budżetu wprowadzane są środki pochodzące z Unii Europejskiej po podpisaniu umowy. Planujemy w trakcie roku 2015 zwiększanie tych dochodów, aplikowanie o dodatkowe środki w momencie, gdy będzie to możliwe. Jaka jest struktura dochodów gminy Jednia Letnisko w 2015 roku? To są trzy główne pozycje. Z dochodów własnych wpływa z tych 33 milionów prawie 41% wszystkich dochodów. Jest to procent stosunkowo wysoki w porównaniu do gmin z tutaj regionu radomskiego. Takim procentem średnim to u tego udziału w strukturze dochodów własnych, czyli dochodów, które gmina właściwie może dysponować bez obostrzeń, to około 35% w innych gminach. W gminie Jednia Letnisko jest to 41%, więc wynik bardzo dobry. Drugą pozycją największą to są subwencje. Gmina Jednia Letnisko z szeregu subwencji, które są przeznaczone na działalność, na współfinansowanie, dofinansowanie działalności samorządów, otrzymuje dwie subwencje. Jedna z tych subwencji, tak jak już przytoczyłem wcześniej, to jest subwencja oświatowa. Otrzymujemy również tak zwaną subwencję wyrównawczą. Ona jest uzależniona od wysokości
podatków pobieranych, podatków lokalnych pobieranych w gminie w stosunku do jej mieszkańców. Ministerstwo Finansów odpowiednio oblicza tą subwencję. W 2015 roku ta subwencja jest planowana zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości ponad 4 100 000 zł. I trzecią pozycją w strukturze dochodów gminy Jednoletnisko w 2015 roku są dotacje. Tak jak wspomniałem wcześniej, większość tych dotacji jest przeznaczana na działalność w zakresie opieki społecznej. Dochody własne, tak jak już wspomniałem wcześniej, to jest 41% wszystkich dochodów. I dochody własne możemy podzielić na takie dwie główne pozycje, czyli są to podatki i opłaty i udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych. W gminie Jednoletnisko dochody własne w 50% składają się z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów przesyła nam co miesiąc transze podatku, części podatku mieszkańców gminy Jednoletnisko, które są wpłacane do urzędów skarbowych. Jest to około 36% całości tych podatków, czyli analogicznie, jeżeli mieszkańcy gminy zarabiają więcej pieniędzy, odprowadzają większe podatki, czy to z działalności gospodarczej, czy ze swojej pracy i rozliczają, wskazują swoje miejsce zamieszkania na terenie gminy Jednoletnisko, to część tych podatków wraca z powrotem do gminy Jednoletnisko. Ponieważ 35% całych dochodów własnych to są dochody z podatków i opłat, i tutaj należy rozróżnić bardzo wiele tych podatków i opłat. Główną taką pozycją w tych podatkach i opłatach, czyli cały czas dochodach własnych, to jest podatek od nieruchomości, czyli mieszkańcy gminy w 49% zasilają dochody z podatków i opłat w postaci podatku od nieruchomości. W mniejszym stopniu jest to podatek od środku transportu, czy podatek rolny, leśny. Otrzymujemy również środki bezpośrednio z urzędów skarbowych, ale wpłacane w formie opłat i podatków, na przykład od czynności cywilno-prawnych do urzędów skarbowych. Te podatki w całości wracają później do gminy Jednoletnisko. Dużą częścią składową podatków i opłat są opłaty za wywoz nieczystości. Gmina Jednoletnisko już od 2010 roku prowadzi taką gospodarkę śmieciową, gdzie wpływy, sama organizuje tą gospodarkę śmieciową. Niemniej od 2013 roku, od połowy roku, na gminę został nałożony obowiązek prowadzenia takiej gospodarki, czyli gmina pobiera opłaty, gmina organizuje wywoz nieczystości, stąd opłaty za wywoz nieczystości to jest 15% wszystkich dochodów z podatków i opłat. I też znaczną kwotą i znacznym procentem w dochodach z podatków i opłat są opłaty za wodę i ścieki w gminie Jednoletnisko. W przyszłym roku planowane są wpływy z tego tytułu w wysokości ponad 1 371 000. Wydatki gminy Jednoletnisko. W 2015 roku wydatki gminy planuje się w wysokości 34 452 900 zł i 32 groszy. Jaka jest struktura wydatków? Największą część wydatków, podobnie jak i po stronie dochodów, największą częścią jest subwencja oświatowa. Gmina przeznacza na oświatę, bo ponad 51% budżetu gminy jest przeznaczane na oświatę. Tak jak wcześniej przytoczyłem, subwencja oświatowa nie pokrywa w całości tych wydatków. Gmina Jednoletnisko w przyszłym roku do oświaty będzie musiała z dochodów własnych dopłacić kwotę ponad 4 600 000.
Następną pozycją w wydatkach, całościowych wydatkach gminy jest to pomoc społeczna. Na pomoc społeczną w roku 2015 planowane jest przeznaczenie kwoty ponad 5 milionów złotych i jest to 17% wszystkich wydatków gminy. Następną pozycją to jest administracja publiczna, czyli Urząd Gminy, Biuro Rady Gminy i zadania zlecone przez administrację rządową do realizacji przez gminę Jednia Letnisko. Jest to 13% całości wydatków bieżących gminy, czyli bez wydatków majątkowych. Tutaj należy zaznaczyć, że powyższy wykres nie zawiera podatków majątkowych. Na obsługę długu publicznego przeznaczamy 2%, na gospodarkę komunalną 8% wszystkich wydatków i na drogi 3%, na kulturę jest to kwota 2%. Poprzedni wykres nie uwzględniał wydatków inwestycyjnych. Tutaj wydatki inwestycyjne w gminie Jednia Letnisko w 2015 roku to kwota ponad 4 milionów 900 tysięcy złotych. I głównymi takimi wydatkami inwestycyjnymi w gminie Jednia Letnisko to są wydatki na kanalizację i wodociągi, bo 63% tej kwoty jest przeznaczane na te cele. Jest to kontynuacja poprzednich 3 lat, czyli starania o maksymalne skanalizowanie gminy. Na to jest położony największy nacisk, co ma automatycznie odzwierciedlenie w wydatkach budżetowych. Część inwestycji w tym zakresie jest inwestycjami kontynuowanymi. Do takich największych inwestycji w roku 2015 w zakresie kanalizacji wodociągów należy kontynuowane zadanie pod nazwą budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Groszowice, Rozowice, Myśliszewice. Planowana kwota wydatków na rok 2015 przekracza nieznacznie 1 milion złotych. Następnym kontynuowanym zadaniem jest budowa sieci kanalizacyjnej w Jedni Letnisko, etap 6. Planujemy przeznaczenie kwoty 710 tysięcy na to zadanie i rozpoczynamy nowe zadanie inwestycyjne, właściwie 2 nowe zadania inwestycyjne. To jest budowa kanalizacji sanitarnej w Jedni Letnisko, etap 7, gdzie planujemy przeznaczenie kwoty 500 tysięcy, jak również budowa kanalizacji w Jedni Letnisko, enklawa B, gdzie planowane jest przeznaczenie kwoty 350 tysięcy. Ponadto z takich zadań kontynuowanych w zakresie kanalizacji cały czas kontynuujemy, to już trwa, projektowanie sieci kanalizacyjnej dla innych miejscowości, jak również planujemy dokończenie projektu kanalizacji w Jedni Letnisko, etap 5. Następną pozycją w wydatkach inwestycyjnych, no już mniej znaczną z uwagi na te kierunki, ukierunkowanie się na zadania kanalizacyjne, to jest budowa, odnowienie dróg, chodników. Do takich największych pozycji należy tutaj modernizacja i budowa dróg gminnych w Jedni Letnisko, ulica Leśna, Słupicka, jak również w miejscowości Brzosów, ulica Akacjowa i Palutyńska. Przeznaczane tutaj są również środki na przebudowę układu komunikacyjnego, zadanie 2-letnie w obrębie Placu Wolności w gminie Jedni Letnisko. To inwestycja związana z budową ulicy Radomskiej i uporządkowaniem tamtego terenu. Planujemy również drobne inwestycje, jak projekt i budowa chodników w drodze krajowej nr 12. Tutaj ta inwestycja w 2015 roku jest planowana w wysokości 70 tysięcy.
czy zadania realizowane w zakresie z udziałem środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. Następną pozycją w wydatkach inwestycyjnych jest również inwestycja kontynuowana, jest to budowa, rozbudowa budynku OSP Gminy Tylsko. Planujemy w 2015 roku przeznaczyć na ten cel kwotę 300 tysięcy złotych. Jak Państwo mogą zauważyć, w 2014 roku został zakończony pierwszy etap tej inwestycji, został postawiony budynek w stanie surowym, pokryty dachem, umożliwi to strażakom z jedni letnisko bardziej komfortowe i warunki działania, jak również lepszą ochronę w zakresie przeciwdziałania przeciwpożarowego. Również taką znaczącą pozycją w wydatkach inwestycyjnych jest wszelkiego rodzaju budowa, projektowanie, przebudowywanie oświetlenia. Planujemy projekt i budowę oświetlenia w miejscowości Jednia Letnisko, ulica Słupicka Ciemna, w miejscowości Cudnów, Groszowice Kolny, również budowa oświetlenia, kontynuowanie budowy oświetlenia ulicy Radomskiej. Tak jak już tutaj wielokrotnie było wspominane, po stronie gminy należy wybudowanie tego oświetlenia. Jest to realizowane sukcesywnie w porozumieniu z zakładem energetycznym, jak również inwestorem realizującym budowę ulicy Radomskiej. Planujemy również zakończenie oświetlenia ulicy Chabrowej we Wrzosowie. Jest to zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego. I pozostałymi pozycjami, które są 4% po 4% wydatków inwestycyjnych gminy Letnisko, to jest budowa, rozbudowa, modernizacja ośrodka zdrowia w Kroszowicach. Na to planujemy przeznaczenie kwoty 200 tysięcy złotych i na rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej na to zadanie planujemy przeznaczyć kwotę 115 tysięcy złotych. Ponieważ wydatki w budżecie gminy w 51% to są wydatki na oświatę, w 2015 roku te wydatki są generowane przez 6 jednostek oświatowych, jak również zadanie własnej gminy w postaci dowożenia uczniów do szkół. Samo dowożenie uczniów do szkół to kwota niespełna 500 tysięcy złotych i jest to 4% wszystkich wydatków oświatowych w gminie Jednia Letnisko. Największą pozycją w wydatkach oświatowych, największa pozycja jest generowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Jednia Letnisko. Jest to 41% wszystkich wydatków oświatowych w gminie Jednia Letnisko. No jest to oczywiście zrozumiałe z uwagi na liczbę dzieci, które uczęszczają do szkoły. Jest to liczba ponad 750 uczniów, więc jest to szkoła należąca do szkół dość dużych. I w 2015 roku budżet Zespołu Szkół Ogólnokształcących Jednia Letnisko to kwota ponad 6 100 000 złotych. Ponadto mamy jeszcze dwa zespoły szkół. Są to Zespół Szkół Ogólnokształcących Myśliszewice i Zespół Szkół Ogólnokształcących Natolin. To są bardzo podobne szkoły pod względem liczby uczniów i wydatków. I tutaj jest także planowane budżety wynoszą ponad 3 miliony złotych. Przepraszam bardzo. Na terenie gminy Jednia Letnisko posiadamy także trzy mniejsze w stosunku do tych dużych trzech szkół jednostki. Są to Szkoła Podstawowa w Gzowicach, Szkoła Podstawowa w Słupicy
i przedszkole tutaj na terenie gminy, na terenie miejscowości Jednia Letnisko. Są to budżety od 650 tysięcy w przypadku PSP Gzowice do ponad lub niespełna miliona w przypadku przedszkola i szkoły podstawowej w Słubicy. Bardzo przepraszam. Jak otrzymana subwencja, czyli także bardzo duży udział w dochodach, ma się do wydatków na oświatę ogółem? Przepraszam bardzo. Jak się ma otrzymana subwencja z Ministerstwa Finansów na utrzymanie oświaty do zadań, które nałożyło na nas Ministerstwo Edukacji. Od właściwie początku zmian w tym zakresie subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków na oświatę. Obecny slajd przedstawia kwoty, które są przeznaczane, które są otrzymywane z subwencji i przeznaczane na wydatki oświatowe. Jak Państwo mogą zauważyć, subwencja rośnie bardzo nieznacznie. Różnica między rokiem 2014 a rokiem 2015 jest niespełna 200 tysięcy, natomiast wydatki rosną zdecydowanie bardziej. Z czego to wynika? Wynika to głównie z tego, że główną pozycją w wydatkach oświatowych są wynagrodzenia nauczycieli. Ministerstwo Edukacji narzuca gminom wydatki na wynagrodzenie nauczycieli określonej wysokości, natomiast subwencja jest przeznaczana i liczona na ucznia, czyli im mniej uczniów, tym mniej subwencji, natomiast karta nauczyciela tak, jest tak skonstruowana, że zmniejszana liczba uczniów, zmniejszenie liczby uczniów nie idzie w parze ze zmniejszeniem zatrudnienia. Sytuację demograficzną mamy w Polsce nie za dobrą. Jest ujemny przyrost naturalny, więc ta tendencja będzie się cały czas zwiększała. Celem samorządu jest tutaj racjonalizacja tych potrzeb edukacyjnych i wydatków w tym zakresie, tak aby uczniowie i rodzice nie mieli gorszej oferty, niemniej aby ta różnica była zmniejszana. Jeśli chodzi o zadłużenie gminy Jednia Letnisko, od 2003 roku, właściwie z krótką przerwą w 2004 roku, to zadłużenie się zwiększa. W 2010 roku to zadłużenie osiągnęło już poziom 14 milionów złotych i przekraczało wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów, wynosił on już prawie 50%. Od roku 2011 roku to zadłużenie sukcesywnie maleje. W 2014 roku planowane zadłużenie w momencie składania uchwały budżetowej wynosiło 9 milionów 400 tysięcy, ponieważ nie zaciągaliśmy żadnego kredytu ani pożyczki w trakcie roku 2014. Mam dane, które są oczywiście jeszcze prognozą, ale to zadłużenie spadnie poniżej 9 milionów do kwoty 8 milionów 800 tysięcy, z tym, że dane te będą danymi dopiero po przedstawieniu oficjalnymi, po przedstawieniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy po zakończeniu roku budżetowego.
W 2015 roku to zadłużenie nieznacznie wzrasta z uwagi na deficyt budżetowy, który gmina będzie, które gmina zanotuje w roku budżetowym 2015. Ten deficyt jest planowany w wysokości 721 tysięcy 807 zł i planowane jest planowane pokrycie tego deficytu będzie pochodziło z kredytu. Niemniej, biorąc pod uwagę wykonanie, prognozę wykonania roku 2014, szacujemy, że w roku 2015 ten deficyt lub potrzeby, na pewno potrzeby pożyczkowe, a być może i deficyt ulegnie zmniejszeniu, więc ta tendencja zmniejszania, ograniczania zadłużenia będzie cały czas utrzymana. Powyższy slajd obrazuje również plany pochodzące, plany do roku 2022, czyli do momentu spłaty całkowitego zadłużenia gminy. Całkowitego zadłużenia gminy. W roku 2022 gmina planuje nieposiadanie zadłużenia, natomiast spłata od... Gdzie inwestycje? Proszę Państwa, proszę nie rozmawiać. Później Państwa, to dla Państwa jest odpowiedź. To jeszcze merytoryczna, omówienie szczegóły. Bardzo proszę. Tak więc, jak wspomniałem, ta tendencja zmniejszania zadłużenia będzie to w gminie i Mieletnisko kontynuowana. Niemniej należy tutaj... Proszę się wtrąca, bo może Pan Stawin tu wyraźnie powie, że to dotyczy prawnego skonstruowania WPR, też może być w 2022 rok, prawda, linii. Tak, już oczywiście. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową, wieloletnia prognoza finansowa obrazuje stan dochodów i wydatków, jak również zadłużenia i spłat zadłużenia do momentu całkowitego spłaty zadłużenia na okres nie dłuższy, nie krótszy niż 3 lata, a do momentu całkowitego spłaty zadłużenia. Jest wieloletnia prognoza finansowa, jest takim dokumentem planistycznym, ale bardzo rygorystycznie analizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Obrazuje ona zdolność gminy Jednoletnisko do finansowania swojej działalności, jak również zaciągania kredytów, pożyczek na refinansowanie kredytów wcześniej zaciągniętych. Rok 2022 to rok, który nie zmienił się od roku 2010, czyli przez ostatnie 3 lata gmina Jednoletnisko tak redukowała swoje zadłużenie, że nie było potrzeby wydłużania tego terminu spłaty całkowitego zadłużenia. W gminie Jednoletnisko wskaźniki, które są analizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a także przez instytucje kredytowe, bo muszą Państwo wiedzieć, że planowany kredyt w wysokości 2 400 000 w roku 2015 to nie jest, to jeszcze będzie przedmiotem analizy banków, które będą się starały o udzielenie takiego kredytu. I żaden bank nie da żadnej instytucji, nawet jeżeli to jest instytucja samorządowa, nie da kredytu bez sprawdzenia bardzo dokładnie jej zdolności kredytowej. W gminie Jednoletnisko ta zdolność kredytowa i zdolność finansowania realizowania zadań ustawowych jest bardzo dobra. Znaczy dopuszczalne wskaźniki wynoszą obecne wskaźniki wynoszą niespełna na połowę dopuszczalnych, więc miejsce na prawidłowe finansowanie wszystkich zadań jest jeszcze bardzo duże. Jest też tutaj bardzo istotna informacja,
To jest wskaźnik, który już jest nieobowiązujący do roku 2013, niemniej cały czas w instytucjach finansowych, również w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, cały czas badany. To jest powiązanie dochodów do całkowitego zadłużenia gminy. I do 2013 roku ten poziom nie mógł przekroczyć 60%. Tak jak wspominałem wcześniej, w 2010 roku było to już ponad 50%, więc bardzo niedaleko granicy dopuszczalnej przez ustawę o finansach publicznych. Natomiast w tym momencie jest to poziom w wysokości 25% w 2004 roku i 27% w 2015 roku. Więc biorąc pod uwagę prawo, które już co prawda nie obowiązuje, ale wskaźnik również można sobie wyliczyć, więc ta sytuacja kredytowa, zadłużeniowa gminy Wieniawy-Blisko jest bardzo dobra. I tak na zakończenie taka informacja, że w przygotowaniu budżetu uczestniczą wszystkie referaty urzędu i jednostki organizacyjne gminy. Referaty i jednostki organizacyjne opracowują plany finansowe, uwzględniając zadania do realizacji. Nie znaczy to jednak, że wpływ na tworzenie projektu budżetu mają tylko pracownicy tych instytucji. Poszczególni mieszkańcy także mogą mieć swój wkład w tworzenie projektu budżetu. Często to właśnie oni wiedzą, jakie sprawy domagają się realizacji. Mieszkańcy swoje wnioski przedstawiają poszczególnym radom sołeckim, a te do 30 września każdego roku składają wnioski do projektu budżetu. Projekt taki trafia do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Planowane wydatki w ramach tzw. Funduszu Sołeckiego wynoszą w 2015 roku 333 849 zł i 14 groszy. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo za szczegółowe omówienie materiałów. Teraz bym bardzo prosiła, przechodząc do porządku obrad, pana skarbnika o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, programu, który analizował nasz projekt budżetu pod różnymi względami i merytorycznymi, i legalnościowymi. Bardzo proszę o odczytanie. Uchwała numer 493 2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2014 roku. W sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Jednia-Letnisko projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 rok. Przytoczona jest podstawa prawna. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Radomiu, w składzie przewodnicząca Janina Filipowicz, członkowie Witold Karczewski i Joanna Okleja przedstawiają opinię. Przedłożony przez wójta gminy Jednia-Letnisko projekt uchwały budżetowej na rok 2015 opiniuje pozytywnie z uwagami zamieszczonymi w uzasadnieniu. Możliwość sfinansowania budżetu opiniuje pozytywnie. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Mniejszą opinię stosownie do postanowienia artykułu 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych należy przedstawić Radzie przed uchwalaniem budżetu. Uchwała podlega ogłoszeniu przez gminę w terminie i trybie określonym w artykule 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, czyli na stronach Biuletynu Informacji Publicznych, co zostało w dniu 18 grudnia wykonane. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Informuję Państwa, że takie odwołanie nie zostało złożone. Uzasadnienie. Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 przedłożony przez wójta gminy, przez wójta zarządzenie nr 378 łamane przez 2014 z dnia 14 listopada 2014 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie określonym w artykule 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Do projektu załączono uzasadnienie zawierające podstawowe założenia przyjęte do opracowania budżetu na rok 2015 oraz omówienie podstawowych źródeł dochodów i wydatków. Skład orzekający, dokonując analizy przedłożonego projektu uchwały budżetowej, ocenił kompletność oraz jego zgodność z obowiązującymi przepisami artykułem 211
oraz artykułu 215 do 222 ustawy o finansach publicznych, a także uchwałą Rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej zawiera niezbędne elementy określone w artykule 212 ustawy o finansach publicznych. Należy zauważyć, iż wymieniony w paragrafie 6 projektu uchwały załącznik nr 2 nie wynika z artykułu 214 ustawy o finansach publicznych. Środki stanowiące Fundusz Sołecki powinny być wyodrębnione w budżecie zgodnie z artykułem 211 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. Zawarte w treści uchwały limity i upoważnienia dla organu wykonawczego związanego z wykonaniem budżetu spełniają wymogi artykułu 212 i artykułu 258 wymienionej ustawy. Z wyjątkiem paragrafu 2 ust. 5, którego treść nie obejmuje wszystkich tytułów rozchodów wymienionych w paragrafie 2 ust. 3. Plan dochodów i wydatków budżetu opracowany został w formie tabel do uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tak jak przewiduje uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W projekcie budżetu na rok 2015 dochody prognozuje się w wysokości 33 730 202 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 33 106 202 zł i majątkowych w kwocie 624 000. Budżet po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów własnych, w tym kwotę subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym, które zgodne są z wielkościami określonymi w piśmie Ministerstwa Finansów. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono zgodnie z kwotami planowanymi przez dysponentów. W objaśnieniach do projektu uchwały, strona 2, przytoczono niewłaściwą kwotę subwencji, gdyż nie pokrywa się ona z wielkością określoną w piśmie Ministerstwa i wykazano w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki zaplanowano w wysokości 34 452 tysięcy i 9 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 29 547 481 zł i majątkowe w kwocie 4 900 4 528 zł. Planowane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące budżetu, co oznacza, że zachowano relację określoną w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W przedłożonym projekcie oceniono również ujęcie w planie dochodów i wydatków obowiązkowych zadań własnych na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2013 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dziennik ustaw 2014 roku, pozycja 1115 z późniejszymi zmianami oraz ustaw kompetencyjnych. Zgodnie z artykułem 237 ustawy o finansach publicznych w budżecie wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami przygotowania budżetu wynikającymi z ustaw. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z artykułem 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dziennik ustaw z 2012 roku, pozycja 1356 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 10 ust. 2 drugi ustawy z dnia 29 listopada 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, dziennik ustaw 2012, pozycja 124, planuje się przeznaczyć na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. W przypadku podjęcia przez Radę uchwały na podstawie artykułu 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, dziennik ustaw 2011 roku nr 5, pozycja 13 z późniejszymi zmianami w sprawie opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, dochody z tego tytułu powinny być przeznaczone na cele określone w ustępie 7 powyższego przepisu. Wysokość wydatków na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, prawo ochrony środowiska, dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 1232 z późniejszymi zmianami, zaplanowano w wysokości zgodnej z dyspozycją artykułu 403 wymienionej ustawy. Dochody za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z artykułem 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach, dziennik ustaw 2012, 391, to jest z późniejszymi zmianami, powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W rozdziale 010.30 izby rolnicze zgodnie ze stosowanymi przepisami artykułu 35 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, dziennik ustaw 2002-101-927, to jest z późniejszymi zmianami, zaplanowano wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z
tytułu podatku rolnego. W budżecie utworzono rezerwę ogólną, która mieści się w granicach określonych w artykule 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, które ustalono w wysokości określonej w artykule 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku, dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 1166. W tabeli do projektu budżetu ustalono plan wydatków inwestycyjnych na rok 2015. Należy zauważyć, iż nazewnictwo niektórych zadań nie pokrywa się z nazewnictwem przytoczonym w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W załączniku do uchwały budżetowej ujęto dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla instytucji kultury. Zaplanowano również dotacje na realizację zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej, finansowe wspieranie klubów sportowych oraz jednostki samorządu terytorialnego powinno być realizowane zgodnie z artykułem 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, dziennik ustaw 2010, pozycja 715 i w oparciu o stosowną uchwałę Rady. Przypominamy, że nie można planować w budżecie nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu lub kultury, a także stypendiów sportowych bez uprzedniego podjęcia stosownych uchwał. W budżecie gminy wyodrębniono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2015 w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku, dziennik ustaw 2014, pozycja 301. W myśl artykułu 2 ust. 6 ustawy środki funduszu przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Skład orzekający, nie dysponując precyzyjną informacją, jakich zadań gminy dotyczą przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2, a także czy gmina posiada tytuły prawne do nieruchomości, nie może jednoznacznie ocenić zgodności z prawem tych wydatków. Inwestycje realizowane na nieruchomościach, które stanowią własność gminy, mieszczą się w katalogu zadań własnych i tylko te zadania mogą być realizowane z budżetu oraz ze środków funduszu. Punkt drugi, planowany na 2015 rok budżet zakłada deficyt w wysokości 721 807 zł, który stanowi 2,1% dochodów planowanych na 2015 rok. Powyższy deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów. Wskazane źródło finansowania deficytu jest zgodne z artykułem 217 ustawy o finansach publicznych. Obsługa zwiększonego zadłużenia przy pełnej realizacji planowanych dochodów budżetowych nie stwarza zagrożenia do zachowania obowiązujących w tym zakresie limitów. Na podstawie powyższych ustaleń skład orzekający uznał, że przedłożony do zaopiniowania projekt po uwzględnieniu uwag zamieszczonych w uzasadnieniu może stanowić podstawę do uchwalania budżetu na rok 2015. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak w sentencji uchwały i podpis pani przewodniczącej. Dziękuję bardzo. W związku właśnie z tym, z tymi uwagami jest autopoprawka. Autopoprawka dotyczy i uchwały budżetowej, i dotyczy WPF-u. W punkcie porządku obrad B jest autopoprawka do projektu budżetu gminy Jednia Lipińsko na 2015. Proszę o po prostu przedstawienie. Zgodnie z z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wnosimy autopoprawkę do projektu budżetu gminy Jednia Lipińsko na rok 2015. I tak, w treści uchwały budżetowej paragraf 6 otrzymuje nowe brzmienie. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 333 849 zł i 14 groszy do dyspozycji Sołec zgodnie z tabelą numer 2, czyli zamieniona została, tabelą numer 4, bardzo przepraszam, czyli została zamieniona załącznik numer 2 na tabelę. W tabeli numer 2, czyli w wydatkach bieżących, autopoprawka jest składana w zakresie przesunięcia środków pomiędzy działami. W dziale 900, rozdział 901, paragraf 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6200 zł i przenosi się te wydatki do działu 900, rozdział 902, również paragraf 4300 w kwocie 6200 zł. I to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej chwili przechodzimy do punktu C.
bardzo proszę przewodniczących komisji, rady gminy, którzy pracowali, komisje pracowały nad budżetem, o odczytanie opinii. Proszę tylko uwzględnić ten fakt, że rozdzieliliśmy dwa ważne dokumenty, a mianowicie teraz odnosimy się do projektu budżetu na rok 2015. Bardzo proszę. Przewodniczący komisji, chciałam powiedzieć, że tutaj najważniejszą jest wiodącą, jak wiemy, komisja budżetowa. Ona tutaj prowadziła pracę. Bardzo proszę. Jeśli mogę, to chciałbym poprosić kolegów radnych o pozwolenie na odczytanie wszystkich protokołów z komisji, chyba że przewodniczący komisji życzą sobie inaczej. Główny protokół komisji budżetowej będzie niestety tylko w formie ustnej, ponieważ bardzo późno dostępowały do nas protokoły z poszczególnych komisji. I tak zaczniemy od protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jedno Nawetnictwo w składzie Jadwiga Drust, Piotr Piasecznik, Karol Krzeszowski w dniu 22.12 o godzinie 11.00 odbyła posiedzenie w sprawie analizy projektów uchwał budżetowej na rok 2015 i WPRF-u. I niestety tutaj nie będę mógł rozdzielić tego, jeśli dobrze. Komisja zapoznała się z wyżej wymienionymi projektami oraz opiniami składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2014 w przedmiocie projektowanych uchwał. Zgodnie z obowiązującym statutem Gminy Jednia Letnisko, paragraf 91 punkt 1, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jednia Letnisko nie może prowadzić tak zwanych działań uprzedzających, to jest podejmować i oceniać wszelkie projekty przed rozpoczęciem ich realizacji, a niewątpliwie takimi są projekty uchwały budżetowej na rok 2015 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022. Niemniej jednak Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyżej wymienionymi projektami uchwał, a w szczególności z opiniami składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i jako społeczny czynnik kontrolny rekomenduje za opinią RIO przyjęcie obu projektowanych uchwał. W trakcie prac członków Komisji Rewizyjnej, będących również członkami innych Komisji Rady Gminy, które pracowały nad projektem uchwały budżetowej na rok 2015, na podstawie przebiegu dyskusji nad projektem uchwały budżetowej Komisja Rewizyjna wysunęła dwa wnioski. Wniosek numer 1. W planie wydatków inwestycyjnych należy nazwę każdego planowanego zadania inwestycyjnego określić maksymalnie szczegółowo, zamieścić dodatkowe informacje o przewidywanym szacunkowym całkowitym koszcie zadania, czy jest to inwestycja jednoroczna obejmująca dany rok budżetowy, nowa czy kontynuowana wieloletnia. Realizacja tego wniosku usprawni i umożliwi Radzie Gminy bieżące prowadzenie nadzoru kontrolnego nad stanem realizacji każdego planowanego zadania. I wniosek numer 2. W pierwszej dekadzie października każdego roku budżetowego, kiedy rozpoczynają się prace nad projektem budżetu na następny rok, zobowiązać Pana Wójta do przedstawienia Radzie Gminy zebranych w ciągu roku wniosków radnych i mieszkańców dotyczących szczególnie wnioskowanych inwestycji, celem poddania ich pod dyskusję i ocenę pod względem zasadności, możliwości realizacji, kolejności umieszczania w planie zadań inwestycyjnych. Realizacja tego wniosku pozwoli radnym w sposób rzeczywisty sprawować funkcję reprezentanta interesów środowiska i mieszkańców, którzy wybrali go do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Umożliwi również sprawną pracę służb finansowych gminy w przygotowaniu projektu budżetu na rok następny. Dokonywane w ostatniej chwili poprawki lub wprowadzenie nowych zadań dezorganizuje, a czasem wręcz uniemożliwia przygotowanie projektu budżetu w wymaganym terminie. Komisja, formułując powyższe wnioski, poddaje je pod rozwagę i ocenę zasadności wprowadzenia Radzie Gminy. Na tym protokół zakończono, podpisano 3 podpisy członków komisji. Protokół numer 4 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. W dniu 29 grudnia 2014 odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska. Na posiedzeniu obecny był skład komisji w osobach, lista obecności w załączeniu i niniejszego protokołu z posiedzenia. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli radni gminy, którzy nie są członkami obradujących komisji w osobach nie Czesław Kraju.
wyjaśnień udzielał skarbnik gminy Jedniolechnisko, pan Marcin Narożnik, kierownik GOPS-u w Jedniolechnisko, pani Janina Sosnowska, główna księgowa GOPS-u w Jedniolechnisko, pani Agnieszka Zaręba i kierownik referatu gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska, pani Aneta Mosiona. Tematem posiedzenia było omówienie tworzenia filii ZOS-u w Groszowicach, omówienie wydatków zawartych uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz w zakresie pomocy społecznej. Podczas posiedzenia komisji kierownik GOPS pani Janina Sosnowska oraz główna księgowa GOPS pani Agnieszka Zaręba omówiły wydatki zaplanowane w budżecie gminy na rok 2015 w zakresie działań GOPS-u, udzieliły wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez radnych w temacie kosztów związanych z działalnością GOPS w Jedni i Lewnisko. Wyjaśnień w temacie tworzenia filii ośrodka zdrowia w Groszowicach udzielał radny skarbnik gminy pan Marcin Narożnik. Pytania dotyczyły głównie sfery finansowej związanej z funkcjonowaniem filii ośrodka zdrowia w Groszowicach. Radni pytali, czy w sytuacji przenoszenia strat w początkowej fazie działalności filii ośrodka zdrowia w Groszowicach gmina przeznaczy jakieś środki finansowe na pokrycie ewentualnej straty. Skarbnik pan Marcin Narożnik wyjaśnił, że w budżecie gminy na rok 2015 nie przewidziano środków na ten cel. Radny pan Robert Polkowski przytoczył opinię dyrektora ZOZ-u w Jedniolechnisko pana Waldemara Przydłowicza wyrażoną na poprzednim posiedzeniu komisji w dniu 22 grudnia 2014 roku, że jako dyrektor ZOZ-u nie chciałby wykorzystywać środków własnych ZOZ-u w Jedniolechnisko na pokrycie ewentualnej straty, jaką może w początkach swojej działalności przynosić filia ośrodka zdrowia w Groszowicach. Dyrektor ZOZ-u pan Waldemar Przydłowicz swoje zdanie tłumaczył obawą o utrzymanie funkcjonowania ośrodka zdrowia w Jedniolechnisko. Należy nadmienić, że skarbnik pan Marcin Narożnik podał kwotę środków zgromadzonych przez ZOZ w Jedniolechnisko na dzień 30.09.2014 i wynosiła ona 651 841,43 zł. W dalszej części posiedzenia wydatki zaplanowane w budżecie gminy na rok 2015 w zakresie ochrony środowiska omówiła kierownik referatu gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska pani Aneta Mosiona. Następnie udzieliła radnym wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Członkowie komisji po odbyciu trzech posiedzeń, których tematem była analiza budżetu gminy Jedniolechnisko na rok 2015, opinia w sprawie utworzenia filii ośrodka zdrowia w Groszowicach i Suficy oraz wysłuchaniu wyjaśnień osób zaproszonych na posiedzenia komisji w roli ekspertów popierają większością głosów 2-1 koncepcję utworzenia filii ZOZ-u w Groszowicach i Suficy, biorąc pod uwagę przede wszystkim czynnik społeczny. Komisja również stosunkiem głosów 2-1 pozytywnie opiniuje budżet gminy Jedniolechnisko na rok 2015. Radna pani Beata Bartkiewicz była nieobecna na posiedzeniu komisji w dniu 29 grudnia z poważnych przyczyn natury osobistej, jednak przekazała swoje stanowisko w omawianych podczas komisji kwestiach przewodniczącej komisji. Swoje opinie przedstawiła na posiedzeniach komisji w dniu 17 oraz 22 grudnia, co jest ujęte w protokołach wyżej wymienionej komisji. Stanowisko odrębne zgłosił radny pan Robert Polkowski, który wnioskuje o przesunięcie środków przeznaczonych na adaptację budynku gminnego na filię ośrodka zdrowia w Groszowicach na rzecz wykonania projektu i budowy stołówki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Myśliszewicach. Na tym protokół zakończono i podpisano. Następny protokół z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedniolechnisko. Komisja w składzie Piotr Piaseczny, przewodniczący, Lec Łódka, imię Czesław Kain, omówiła projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2015 oraz projekt uchwały wieloletniego planu finansowego na rok 2015. W oparciu o omówione przez skarbnika gminy pana Marcina Narożnika wyjaśnienia do projektu uchwał, omówione przez kierownika referatu inwestycji gospodarki przestrzennej środków unijnych pana Mariusza Łuskowskiego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2015, stanowiących załącznik do projektu uchwały oraz w oparciu o uchwały Regionalnej Izby Obratunkowej Warszawy dotyczące wyżej wymienionych projektów uchwał, komisja pozytywnie opiniuje oba projekty uchwał i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz wniosków. Protokół niniejszy przekłada się do Komisji Rozwoju Gospodarczego. Protokół
z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Rekreacji odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku. W dniu 17 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Rekreacji. Obecnie był pełen skład komisji. Członkowie zajęli się opracowaniem planu pracy na rok 2015. Po zapoznaniu się z projektem budżetu i wysłuchaniu omówienia przez skarbnika, członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali budżet na rok 2015 stosunkiem głosów 2 za, 1 przeciw. Zagłosowała kandydata Bartkiewicz, pani Monika Cipińska, przeciw głosował pan Jerzy Szczęsny. Na tym protokół zakończono. Odczytam go podpisane. I to byśmy mieli te protokoły z komisji, natomiast komisja budżetowa już w formie tylko moich uwag. Po pełnej analizie, bazując głównie przede wszystkim na wielokrotnych spotkaniach z panem skarbnikiem, który wyjaśniał i szczegółowo udzielał odpowiedzi, jako pierwszy zasadny argument, żebyśmy byli za poparciem projektu budżetu. Drugi bardzo ważny argument i podstawowy to jest opinia komisji RIO, która pozytywnie ustosunkowuje się do obu projektów i w oparciu o rozmowy, które przeprowadzaliśmy i analizy, opiniujemy pozytywnie jako cała grupa stosunkiem głosów 5 do 0. Dodam, że w międzyczasie wpłynęły 4 wnioski do komisji budżetowej dotyczące zmian. 3 wnioski były skierowane do nas przez panią radną Renatę Pasek. Wnioski zostały odrzucone. Jest odrzucone, zaraz dopowiem do końca, zostały odrzucone do rozpatrzenia na tej sesji. Uzasadnienie jest już sformułowane w formie pisemnej, podpisane zostanie złożone na ręce pani przewodniczącej. Jeden wniosek nieformalny, który zostanie sformalizowany, tu uzgodniłem z panem radnym Szczęsnym, że sformalizujemy ten wniosek. Wnioski zostały odrzucone ze względów głównie formalnych i zostaną one zaplanowane w planie pracy Komisji Budżetowej na rok następny, czyli odrzucamy je nie na zasadzie takiej, że odrzucamy i odkładamy sprawę ad acta, tylko one wejdą do naszego planu pracy i będziemy je rozpatrywać być może już na pierwszych posiedzeniach Komisji Budżetowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt D. Przedstawienie stanowiska audyta w sprawie opinii Komisji Rady Gminy. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy gromadzili się po kilka razy tutaj, by pochylić się nad tym projektem budżetu. Czasu było niewiele, dlatego że chcę przypomnieć, iż 15 listopada projekt budżetu został złożony do Biura Rady Gminy, a więc przed dzień wyborów. I te wybory w sposób jak gdyby naturalny zamroziły ten projekt budżetu, który był w Biurze Rady. Chciałbym powiedzieć, że ten budżet jest budżetem dobrym, budżetem, który z jednej strony zapewnia realizację tych wszystkich zadań, które są rozpoczęte, a z drugiej strony gwarantuje rozpoczęcie kolejnych zadań, których jest bardzo wiele. Tutaj rzeczywiście słuszna uwaga, żeby te wszystkie wnioski były przedstawiane Komisji Budżetowej. I tak też będzie, tych wniosków jest bardzo, bardzo dużo, potrzeb jest bardzo wiele, a niestety środków mamy tyle, ile mamy i w jakiś sposób racjonalny musimy wybierać to, co najbardziej potrzebne. Chciałbym jeszcze jedno zdanie odnośnie Ośrodka Zdrowia w Groszowicach, który tak jak się przysłuchuje tym dyskusjom na wszystkich komisjach budzi bardzo wiele kontrowersji, ale nie budził żadnych kontrowersji, kiedy był konkurs na dyrektora ośrodka, a to też był temat poruszany i było pytanie, jak kandydat na dyrektora widzi tą kwestię. Pan Przydłowicz miał wspaniałe wizje na temat
Ośrodka Zdrowia w Gruszowicach, więc nie wiem skąd ta nagła zmiana. Ja, proszę Państwa, jestem przekonany, że jest tutaj jakby więcej takiej gry politycznej niż pochyleniem się nad potrzebami mieszkańców, bo kilkaset osób chce tego ośrodka. Miejscowość jest miejscowością, drugą miejscowością pod względem liczby ludności, a jak dodamy jeszcze miejscowości ościenne, które przylegają Gruszowic, to mieszka tam prawie 2,5 tysiąca osób i w zasadzie w mojej ocenie to nie powinno być dyskusji na ten temat. Jest taki projekt, jest projekt wykonany, są wszystkie pozwolenia, ten projekt został zdjęty z budżetu na rok 2014, w roku 2013 w grudniu. W związku z tym ja myślę, że najwyższy czas zakończyć dyskusję na ten temat i po prostu rozpocząć realizację tworzenia tej firmy. Jeżeli pan dyrektor twierdzi, że czy w trosce o finanse ośrodka zdrowia nie chciałby, żeby uszczupliły się te rezerwy, które posiada, ja chcę przypomnieć, że ośrodek zdrowia nie jest do gromadzenia środków finansowych. Proszę Państwa, te 600 tysięcy złotych, one powinny być spożytkowane na właściwą jakość usług medycznych. Ośrodek zdrowia nie jest do zarabiania pieniędzy. I powtórzę po raz kolejny, no mamy sfery życia takie kosztowne, jak służba zdrowia, jak oświata, dopłacamy do przedszkola. I tak też ma być, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Pewnie, że jeżeli ktoś zadaje sobie pytanie, czy ośrodek będzie rentowny, czy nie będziemy musieli dokładać do ośrodka zdrowia tego czy innego, to chcę Państwa zapewnić, że jeżeli będzie ośrodek w Wiedni Letnisko, to czy będziemy dokładać, czy nie będziemy dokładać, to tylko i wyłącznie zależy od jakości usług, jakie będzie świadczył ten ośrodek zdrowia. Bo można zatrudnić jednego lekarza, można zatrudnić czterech dobrych lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem, moje stanowisko jest niezmienne. Natomiast z punktu widzenia dyrektora być może lepiej byłoby, gdyby miał do zarządzania jedną jednostkę, a nie dwie. Chcę też powiedzieć, że nie wchodzi w grę i nie planowaliśmy nigdy zatrudniania personelu oddzielnie dla Gruszowic. To jest tak blisko, że kwestia tylko ustawienia grafiku, ustawienia sobie pracy tym personelem, który jest w Wiedni Letnisko. Jakoś dziwnie nikt nie podnosi zasadności filii w Radomiu. I też należałoby się chyba przyjrzeć tej jednostce, komu ona przede wszystkim służy i czy przynosi te tak zwane dochody, czy dopłacamy, jeśli dopłacamy, to komu dopłacamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, realizując porządek obrad, proszę radnych o podjęcie uchwały budżetowej na 2015 rok. Panie Stasiu, proszę. Przepraszam bardzo. Państwo nie planujecie żadnej dyskusji nad budżetem w tej chwili? Nie, ponieważ te dyskusje były na komisjach. Więc każdy radny miał możliwość zabierania głosu i tak dalej, więc na komisjach uczestniczyliście. Sesja budżetowa ma swój porządek. Przegłosowaliśmy ten porządek, więc porządek realizujemy. Można w tym punkcie. W kwestii formalnej. Tak. Czy mogę? Proszę bardzo. Chodzi mi o porządek sesji budżetowej określony w paragrafie 6 uchwały nr 34/306/2009, tak zwanej uchwały porządkowej.
która jest obowiązująca. Z 2010 roku. Otrzymałam je z biura rady. I w paragrafie 6 porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty. I tu jest punkt 5. Dyskusje nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. I 6 punkt. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Tych punktów nie ma w proponowanym porządku obrad. Bo nie ma. Proszę. Ja chciałam tylko zaznaczyć, że żeby była dyskusja, muszą być poprawki, więc w pierwszej kolejności pani przewodnicząca musi stwierdzić, czy zostały złożone poprawki do projektu uchwały budżetowej, bo nawet nie będziemy z wnioskami, które były dyskutowane w komisji. Jeżeli były poprawki, to jak najbardziej państwa tutaj popieram. Jest taki punkt, jeżeli poprawki były, to muszą być przedyskutowane, a później przegłosowane. Mówimy tutaj oczywiście o poprawkach, nie wnioskach, i to o poprawkach, a nie o autopoprawkach, które składał sekretarz pan jako autor projektu uchwały budżetowej. Z tego, co tutaj usłyszeliśmy z ust wszystkich komisji, to nie było poprawek jakichś zgłaszanych. Budżet został zarekomendowany przez wszystkie komisje w takim brzmieniu, jaki został przedłożony z uwzględnieniem autopoprawek wynikających z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tak to usłyszeliśmy, w związku z czym, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to głosujemy budżet, uchwałę budżetową z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej tutaj, odczytanej przez pana skarbnika. Proszę. Mam tylko jedną taką uwagę, ponieważ otrzymaliśmy stawki opłat gospodarowania komunalnymi, odpadami komunalnymi i ta suma jest zapisana niejako w budżecie już teraz, czyli trzeba by przyjąć taki tok myślenia, że nad tą uchwałą nie będziemy musieli już pracować, jeżeli chodzi o... Pan zły tok myślenia pan przyjmuje. Dlatego kwota jest zapisana w paragrafie... Zarezerwowanie kwoty, które dzisiaj było mówione. Zarezerwowanie kwoty to jest zabezpieczenie środków, natomiast jest czym innym procedura związana z zapewnieniem tej gospodarki i związane z tym umów i stawek wynikających. Więc jeżeli nie ma jej w porządku obrad, prawda, to jest tylko zabezpieczenie środków i tak jak wczoraj państwa informowałam, państwo taki materiał informacyjny dostaliście. Nie projekt uchwały, nie ma i ten, z tym prosiłam, żeby się zapoznać. Będzie odrębna sesja na ten temat i będziemy się zastanawiać, w jaki sposób na gruncie obowiązujących przepisów to, co tam zostało pokazane, te koszta, prawda, ja wczoraj o tym szerzej mówiłam, jak będziemy próbowali zgodnie z obowiązującym prawem, żeby te stawki nie były tak jak to wynika z przepisu. Więc w dzisiejszym porządku obrad nie ma tego ujęte. Natomiast zabezpieczenie kwoty nie oznacza, że od razu przechodzimy do wydawania tej kwoty, prawda? Więc to są dwie różne rzeczy. Ta kwota jest już zapisana i budżet będzie przyjęty. I po prostu później ewentualnie trzeba będzie nanosić zmiany jakieś. Wydaje mi się, że na ten moment to my musimy zabezpieczyć kwoty, natomiast realne kwoty, jakie po prostu będą związane z gospodarką odpadami, będą wynikały już z projektów uchwał, z uzasadnieniami. Myślę, że tutaj na ten temat musimy w komisjach dość mocno popracować, żeby po prostu te stawki nie były tak drastyczne, jak to mówiłam, jak wynika wprost literalnie z przepisu. Ja już pozwoliłam sobie uruchomić tutaj w porozumieniu z panem wójtem pewne działania, które po pierwsze będą działaniami tutaj związanymi z rozeznaniem prawnym, a po drugie z możliwościami takiego skonstruowania tego projektu, który będzie nie będzie drastyczny dla naszych mieszkańców. Także dzisiaj nie zajmujemy się tym, nie ma to w porządku obrad. A to, tak jak powiedziałam, nie oznacza automatycznie jakby tego, o czym pan radny mówi. Ja chciałam jeszcze jedno do tego wtrącić.
Szanowna Rado, Pani Przewodnicząca, Pani kiedyś powiedziała, że nie wyobraża sobie zatwierdzić budżetu, nie znając poszczególnych jego składników. Pamięta Pani, to już powstanie, to Pani powiedziała. Ja złożyłam do, bodajże Pana Wójta, na sekretarium urzędu pismo z zapytaniem i z tabelą kalkulacji odnośnie wynagrodzeń pracowników. Zrobiłam to 18 grudnia. Dzisiaj będziemy procedować nad tym budżetem. Ja nie znam tych szczegółów. Ja dzisiaj nad tym budżetem chyba nie powinnam głosować, bo nie mam możliwości ani pracy w komisji. Na wszystkie wnioski mam negatywną odpowiedź, a na wniosek, który złożyłam 18 grudnia, nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Pani obiecała, że odpowiedzi będą nam dotrzymywane. Czasu było na tyle, że powinnam tą odpowiedź przynajmniej na dzisiaj otrzymać, bo mam dzisiaj podjąć decyzję. Niestety nie znam szczegółów. Wiem, jak wyglądała praca Komisji Budżetowej, bo byłam na jednej z nich obecna. Kolega zadawał pytania, te, które nas interesowały. Były one spychane, a potem nie udzielono nam odpowiedzi, nie było w ogóle dyskusji. Na dzień dzisiejszy nie wiem, chyba nie wezmę w ogóle udziału w głosowaniu, bo jestem wykluczona ze wszystkich możliwych spraw, a odpowiedzi żadnych nie uzyskuję. Dziękuję. Chciałam się zapytać Pana Wójta o ten wniosek, który Radna składała. Proszę Państwa, ja oczywiście dałem do Wydziału Finansowego ten wniosek, ale jakie to ma znaczenie, jeżeli ktoś ma 2800 zł wynagrodzenia, co wchodzi w to wynagrodzenie? Pan nie wie, co wchodzi w wynagrodzenie, jakie składniki? Panie Wójcie, Pan mi zarzucał. Ale nie wie Pani, co wchodzi w... Ja nie będę Pani rozpisywał. Panie Wójcie, przepraszam Pana najmocniej. Panią też, chwileczkę, przepraszam. Ja zapytałam konkretnie o pracę nad tym wnioskiem. Bo jeżeli radny składa wniosek, czyli interpelację, to ma on w określonym terminie otrzymać odpowiedź na tą interpelację i pytam, gdzie to jest i na jakim etapie ta odpowiedź. To ma Pan skarbnik? W Wydziale Finansowym z uwagi na pracę w komisjach, w budżecie i bardzo szeroki zakres informacji, które chce uzyskać Pani Radna, ta odpowiedź zostanie udzielona. Kiedy zostanie udzielona? No, w ciągu tego roku. Pani Radna, no takie jest, takie jest prawo radnego i taki jest tryb udzielania odpowiedzi. Ja powiem tylko tyle, że nikt Pani absolutnie tutaj nie dyskryminuje. Ja również jako radna, która nie jestem, proszę Pani, proszę o spokój, nie jestem członkiem żadnej komisji. Akurat chciał traf, że na tej komisji, na której Pani była i również inni radni, prawda, nie będący członkami i ludzie nawet z zewnątrz, była na tej komisji i z tego, co pamiętam, to miała Pani możliwość zadawania pytań, zgłaszania wniosków, prawda. Ja również to czyniłam jako osoba spoza komisji, jako radny tej gminy i na tej podstawie ta komisja wcale nie podchodziła do składanych wniosków w jakiś sposób wybiórczy, tylko do każdego się odnosiła. Natomiast wydaje mi się, że czego mi zabrakło, bo z tego co ja zauważyłam, to zabrakło mi nie wiem z jakiej przyczyny, być może to będzie później, tak jak Pan Przewodniczący Kain powiedział, w dalszych pracach komisji uwzględniona sprawa, ale wnioski składane, niektóre przez Panią nie miały żadnych podstaw merytorycznych, więc po prostu tutaj też trzeba się do tego, że tak powiem, odnieść, nad tym pochylić. I nie chodzi tu o jakieś wytykanie sobie nawzajem, bo nie jesteśmy alfą czy omegą, ale jeżeli pracujemy w Radzie i wiemy, że jako radni mamy prawo w legalny sposób zarządzać pieniędzmi publicznymi, to musimy je delegować zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Natomiast te niektóre wnioski to się nijak miały do tej ustawy. Nie chcąc polemizować tutaj, bo myślę, że to już w takiej merytorycznej współpracy wyjdzie, bo nie jest to miejsce na tego typu dyskusje. Chciałam poprosić o
o przejście do realizacji porządku obrad, a mianowicie do podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok. W takim brzmieniu, jaką Państwo otrzymaliście, z uwzględnieniem autopoprawek, które wynikają, tak jak Pan Skarbnik powiedział, z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała budżetowa na rok 2015, jest nazwisko numer 5/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem autopoprawki. Podstawa prawna Rada Gminy Jednia Letnisko uchwala co następuje. Paragraf 1 punkt 1 ustala się dochody w łącznej kwocie 33 730 202 zł 32 grosze. Z tego a bieżące w kwocie 33 106 202 zł 32 grosze. B majątkowe w kwocie 624 000 zgodnie z tabelą numer 1 do mniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 452 900 zł 32 grosze. Z tego a bieżące w kwocie 29 547 481 zł 32 grosze. B majątkowe w kwocie 4 904 528 zł. Zgodnie z załączoną tabelą numer 2 i 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 punkt 1. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 721 807 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 343 996 zł z następujących tytułów. A. Kredyty w kwocie 2 343 996 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 622 189 zł z następujących tytułów. A. Kredyty w kwocie 689 289 zł. B. Pożyczki w kwocie 392 900 zł. C. Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 540 000 zł. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 300 000. 5. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie określonej w ustawie 3. Paragraf 3. Punkt 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 61 839 zł na realizację zadań związanych z zakresem zarządzania kryzysowego. 3. Ustala się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000 zł. Paragraf 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Upoważnia się wójta gminy Jednia Letnisko do a. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym, na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, b. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, c. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 300 000. Paragraf 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 333 849 zł 14 groszy do dyspozycji SOD zgodnie z tabelą numer 4. Paragraf 7. Punkt 1. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jednia Letnisko. Punkt 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały budżetowej na 2015 rok w odczytanym brzmieniu z uwzględnieniem autopoprawek, które wynikają tutaj z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. 9 było za, nikt się nie sprzeciwił, wstrzymało się 6 radnych. Stwierdzam, że uchwała w takim brzmieniu z autopoprawkami została przyjęta. Przechodzimy teraz do WPF-u, ponieważ to jest integralna część procedowania. Poproszę pana skarbnika o zabranie głosu w tej sprawie. Pani przewodnicząca już powiedziała, uchwała o wieloletniej prognozie finansowej gminy Jagiellońsko jest integralną częścią uchwały budżetowej, musi zostać podjęta właściwie łącznie z uchwałą budżetową na tej samej sesji budżetowej. W związku z między innymi o wieloletniej prognozie finansowej mówiłem w trakcie prezentacji. Przypomnę jeszcze, że jest to wieloletnia prognoza finansową. Przygotowuje się na okres minimum 3 lat. Niemniej ten okres musi uwzględniać całkowitą spłatę zadłużenia w latach do końca planowanej spłaty zadłużenia. I tak w 2015 roku ta kwota planowana jest w wysokości 10 milionów 201 tysięcy, w 16 9 milionów 200 tysięcy, w 17 6 milionów 900 tysięcy, w 18 4900, w 19 2800 będzie wynosić planowane zadłużenie gminy i w roku 2020 roku 2 miliony 300 i końcowa spłata zadłużenia w wysokości 143 tysięcy planowana jest do spłaty w 2000. Bardzo proszę o nie, przepraszam pana, nie o nie rozmawianie. W 2021 roku. Wspominałem także o wskaźnikach, może nie będę się odnosił do wielkości dochodów i wydatków, one są poddawane szczegółowej analizie przez Regionalną Izbę Obrachunkową, więc te dochody muszą wynikać z pewnych założeń. Akurat nasze założenia są bardzo takie dosyć ostrożnościowe, czyli nie planujemy drastycznego wzrostu dochodów czy wydatków w jakimś roku. Środki unijne wprowadzamy do wieloletniej prognozy finansowej tylko po podpisaniu umowy wieloletniej, więc robimy to bardzo, bardzo ostrożnościowo, co z drugiej strony pozwala nam na taką spokojną pracę nad budżetami lat następnych i jesteśmy dosyć wysoko oceniani przez instytucje finansowe jako bardzo dobry płatnik spłat kredytów. Także nasza zdolność kredytowa jest oceniana bardzo wysoko. Takim bardzo ważnym wskaźnikiem, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to jest tak zwany dopuszczalny wskaźnik zobowiązań. On wynika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Tam jest taki wzór, on ma kilkanaście zmiennych. To są relacje dochodów do wydatków, wydatków inwestycyjnych, dochodów majątkowych. Szereg grup wskaźników, które odnoszą się do bezpośredniego samorządu, czyli każdy samorząd ma tak jakby swój indywidualny, dopuszczalny wskaźnik zadłużenia na dany rok. I tak w 2015 roku nasz dopuszczalny wskaźnik wynosi 12,16%. Natomiast planowany przez nas w uchwale budżetowej wynosi 6,35%. Więc widać wyraźnie, że prawie jesteśmy po połowie niżej od dopuszczalnego wskaźnika. Podobnie lata następne, 16 rok 13 dopuszczalny, 7 planowany, następny rok 12,75 dopuszczalny, 8 planowany. W roku na przykład 2019 mamy 13,42 dopuszczalny wskaźnik, planowany mamy 6,57.
Więc wieloletnia prognoza finansowa, musimy pamiętać, że no, jest prognozą. Natomiast jest silnie powiązana z budżetem bieżącym, jak również obrazuje możliwości zaciągania i spłacania zobowiązań, które wynikają z realizacji zadań własnych gminy. Jeśli mógłbym... Ma pan o poprawkę. Opinię. No, tak, proszę. Opinię. Nie, opinię pan odczytał. Nie, ale to do WPF-u nie czytałem. To bardzo proszę. Tak jak wspominałem, wieloletnia prognoza finansowa jest przedmiotem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pozwolę sobie przytoczyć tą opinię. Uchwała numer RA 494/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dnia 10 grudnia 2014 roku. W sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Jednia-Letnisko projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022. Przytoczona jest podstawa prawna, jak również wymieniony skład orzekający. Paragraf pierwszy. Przedłożony przez wójta gminy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 opiniuje pozytywnie z uwagami. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała podlega opublikowaniu przez gminę w trybie określonym w artykule 246 ust. 2 w związku z artykułem 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia mniejszej uchwały. Takowe odwołanie nie zostało złożone. Uzasadnienie. Projekt nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2022 wójt gminy przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku, dziennik ustaw z 2013, pozycja 86 z późniejszymi zmianami. Z zachowaniem terminu określonego w artykule 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający, opiniując przedstawiony projekt, ocenił jego szczegółowość w odniesieniu do artykułu 226 ustawy o finansach publicznych, nie wnosząc uwag w tym zakresie. Prognoza kwoty długu obejmuje lata, na jakie zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania stosownie do artykułu 227 ust. 2 ustawy. Określony w treści uchwały zakres upoważnień przewidzianych dla organu stanowiodawczego nie wykracza poza dyspozycję przepisu artykułu 228 ustawy. W latach objętych prognozą wielkości zaplanowanych wydatków bieżących nie przekraczają dochodów bieżących, a więc zachowana została relacja wymagana przepisem artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Przyjęty w prognozie na rok 2015 wynik budżetu, przychody oraz rozchody zgodne są z odpowiednimi wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok stosownie do artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. Stwierdzona natomiast rozbieżność między kwotą dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazano w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej, a kwotą ujętą w projekcie uchwały budżetowej. Wielkość planowanych rozchodów w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań. Kwota podana przy zadaniu 1.2.1 ujętym w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej nie pokrywa się z kwotą zapisaną w tabeli nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015. Kwota długu przewidziana na koniec 2015 ma być o około 7,6% wyższa od długu planowanego na koniec 2014. Prognozowane dla lat 2015-2022 obciążenie budżetu wydatkami na obsługę zadłużenia i rozchodami na jego spłatę kształtuje się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika dla poszczególnych lat ustalanego indywidualnie dla każdej jednostki zgodnie z artykułem 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obsługa zwiększonego zadłużenia nie powinna stwarzać zagrożenia przekroczenia obowiązujących w tym zakresie limitów. Przedłożonym zaopiniowana projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy po uwzględnieniu zgłoszonych uwag może stanowić podstawę do jej uchwalenia. Biorąc pod uwagę, powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił, jak są sentencji uchwały, podpis przewodniczący składu orzekającego. W tym
miejscu chciałem złożyć autopoprawkę do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Mielnicko na lata 2015-2022, uwzględniającą uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej. I tak, w podstawie prawnej do uchwały dodajemy artykuł 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Chodzi o podstawę prawną w uchwale. Punkt drugi autopoprawki. W treści uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Mielnicko na lata 2015-2022 paragraf pierwszy otrzymuje nowe brzmienie. Przyjmuje się zamiast tego wykazanego w uchwale, przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Mielnicko na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem numer 1 wieloletnia prognoza finansowa, czyli zmiana nazwy, i załącznikiem numer 2 wykaz przedsięwzięć do WPF, również kosmetyczna zmiana nazwy. W załączniku numer 1 wieloletnia prognoza finansowa dokonuje się zmian w wierszu roku 2015. Chodzi o kolumnę 1.1.1, zmiana na kwotę 6 935 539 zł, kolumnę 11.4 2 426 436 zł, kolumna 11.5 powinno być 2 428 092 zł i kolumny 12.5 i 12.5.1 kwota 462 418 zł i 80 groszy, kolumna 12.6, cały czas mówię o załączniku numer 1, i 12.6.1 powinna być kwota 56 082 zł i 82 grosze. W załączniku numer 2, to jest czwarty punkt autopoprawki, w załączniku numer 2 wykaz przedsięwzięć do WPF-u dokonuje się zmian nazewnictwa zadań. I tak, zadanie zawarte w punkcie 1.1.2.1 zmienia się na budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Groszowice, Rasowice, Myśliszewice, czyli dostosowuje się to nazewnictwo do nazewnictwa stosowanego w uchwale budżetowej. Podobnie 1.3.2.2 zmienia się na budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jednia Letnisko, etap 6, pompownia A w gminie Jednia Letnisko. Punkt 5 autopoprawki, w załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF-u w pozycji 1.1.2.1 w limicie 2015 dokonuje się zmiana na kwotę 1 020 336 zł i zmienia się łączne nakłady finansowe na kwotę 3 380 562 zł i 22 grosze. Powyższe zmiany wprowadza się zgodnie z opinią z Regionalnej Izby Obrachunkowej, doprowadzając do zgodności nazewnictwa zadań z załącznika nr 2. Poprawiono błąd pisarski w kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również poprawiono nazewnictwo załączników do wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, w związku z tym, ponieważ opinie komisji były odczytane, panie przewodniczący, potwierdzam, tak? W związku z czym przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, czyli punkt 4, z uwzględnieniem autopoprawek wynikających z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała nr 5, łamane przez 15/2014 Rady Gminy Jednia Letnisko z dnia 30 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem autopoprawy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jednia Letnisko na lata 2015-2022. Podstawa prawna. Rada Gminy Jednia Letnisko uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jednia Letnisko na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 wieloletnia prognoza finansowa i załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.
Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf czwarty. Traci moc dniem 31 grudnia 2014 roku uchwała nr 40 łamane przez 225 łamane przez 2013 Rady Gminy Jedniolnictwo z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedniolnictwo na lata 2014-2022. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie proponowaną uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedniolnictwo na lata 2015-2022 z uwzględnieniem autopoprawek do projektu WPF-u. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Podnosimy rękę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał od głosu? Kto jest przeciw? Nie ma sprzeciwu. Za głosowało 11 radnych, nikt się nie sprzeciwił, wstrzymało się 4 osoby. Tym sposobem uchwała o WPF-ie została przez radnych przyjęta. Proszę Państwa, wypełniliśmy jeden z najważniejszych obowiązków, a mianowicie uchwaliliśmy budżet na 2015 rok i wieloletnią prognozę finansową, czyli plan finansowy działań aż do 2022 roku. Chcę powiedzieć tutaj w imieniu prezydium, chcę podziękować radnym, bo były to niekonwencjonalne prace nad budżetem. Państwo mieliście prawo się denerwować, może wykazywać zniecierpliwienie. Związało się to oczywiście, tak jak wspominał Pan Wójt, z rokiem budżetowym. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim radnym, wszystkim komisjom. I mam nadzieję, że ten trudny budżet uda nam się, szczególnie w częściach inwestycyjnych, zrealizować. Bardzo dziękuję za współpracę. Chciałabym nad tymi ważnymi dokumentami programowymi i chciałam zarządzić 10-minutową przerwę. Dziękuję bardzo.